Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Procedujemy ustawę o Sądzie Najwyższym, ale wiadomo, że w tle są także środki na Krajowy Program Odbudowy. Gigantyczne środki dla Polski, 40 miliardów euro, to wielka kwota, która mogła już pracować. Mogłyby być za nią realizowane ważne programy społeczne, mogły te środki pracować w naszych małych ojczyznach. W Tarnowskich Górach czekamy na program likwidacji bomb ekologicznych. Już w lutym ubiegłego roku wiceminister Jacek Ozdoba odpisał mi na moją interpelację, że właśnie z KPO, w ramach KPO ten program ma być realizowany. No ale te środki nie pracują, bo Unia Europejska to nie bankomat, ale wspólnota państw oparta na konkretnych wartościach. I trudno się dziwić, że Unia Europejska nie chciała nalicza kary i wstrzymała wypłatę środków, jeżeli nie jest realizowane orzeczenie TSUE. Chciałem zapytać, ile stracimy? Czy 900 milionów euro, czy miliard euro? Przez to, że rząd musi sztukować większość parlamentarną i ulegać szantażowi małej partii. I w końcu, i co najważniejsze, co nie będzie realizowane? Na co ten miliard, który stracimy, mógł być wydatkowany, a z czego będziemy musieli zrezygnować? Dziękuję. Bardzo dziękuję.